Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jako proboszcz tego miejsca, parafii świętego Gotarda, w kościele świętego Gotarda, serdecznie chciałem wszystkich przywitać. To nasze spotkanie jest z okazji, po pierwsze, każdego 19 dnia miesiąca przeżywamy Dzień Świętego Józefa, szczególnie w diecezji kaliskiej, ale nie tylko w kościele w ogóle. I zawierzamy świętemu Józefowi poszczególne stany. W kościele w Nazarecie, w kościele świętego Józefa w Nazarecie jest taka statua, gdzie jest święty Józef, obok Jezus, który ma otwartą księgę i na tej księdze jest jeden napis: Ita ad Józef, idźcie do Józefa. I spełniamy po prostu to polecenie gdyby Jezusa. Dzisiaj jest szczególna okazja, bo jest to też święto nauki polskiej. Nowe święto, państwowe też. Z okazji urodzin Mikołaja Kopernika właśnie. Dzisiaj się urodził, 19 lutego. Jest rocznica i co roku tak to święto będzie właśnie obchodzone. Dlatego wykorzystujemy tę okazję i świętemu Józefowi chcemy zawierzyć naukowców, środowisko naukowe. Zaprosiliśmy na nasze spotkanie wyjątkowego gościa, księdza profesora Wojciecha Grygiela, którego za chwilę przedstawię. Najpierw witam was wszystkich tutaj zgromadzonych, w szczególny sposób rektorów, dziekanów uczelni naszych, dyrektorów szkół średnich, przedstawicieli parlamentarzystów, widzę przedstawicieli władz miasta i przedstawicieli nauki oraz moich parafian i wszystkich, którzy zechcieli tutaj przyjść i świętować święto nauki polskiej, ale także modlić się za przyszłość świętego Józefa, za te środowiska naukowe. Nasze spotkanie jest transmitowane przez telewizję internetową Dom Józefa i jest oczywiście pod opieką też naszego czasopisma diecezjalnego dwutygodnika Opiekun, który monitoruje jak gdyby te spotkania każdego 19 dnia miesiąca. Chciałem przedstawić pokrótce naszego prelegenta, ksiądz Wojciech Grygiel. Z wykształcenia jest fizykochemikiem oraz filozofem, profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Filozofii i Przyrody, Wydział Filozoficzny. Jest członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. W dziedzinie relacji między nauką a teologią rozwija nowatorski kierunek zwany teologią ewolucyjną. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz książek, w tym ostatnio opublikowanej we współautorstwie z księdzem profesorem Damianem Wąskiem. Tytuł książki: Teologia ewolucyjna, która jest też dzisiaj u nas do nabycia. Zapraszam księdza profesora do wygłoszenia referatu. Potem będzie też możliwość zadawania pytań. O 16:00 Eucharystia z zawierzeniem środowiska naukowego świętemu Józefowi. Dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie tutaj do Kalisza na te obchody Dnia Nauki Polskiej. Jestem bardzo wdzięczny księdzu proboszczowi za gościnę tutaj, organizatorom, a także wam wszystkim, że przyszliście na to spotkanie. Dzisiaj mamy uroczystość wyjątkową, ponieważ, jak już ksiądz proboszcz powiedział, dokładnie 550 lat temu urodził się Mikołaj Kopernik. I wydaje mi się, że podejmując temat nauki polskiej, również ważne jest to, by uświadamiać sobie te największe pytania, jakie w kontekście nauki stają. Szukać tych pomostów, szukać tych połączeń, dzięki którym możemy w jakimś sensie odnosić naukę do religii, naukę do teologii.
Dzisiejszy świat, przynajmniej jest taka moja obserwacja, pokazuje nam pewien rozłam, gdzie jeżeli chcemy być religijni, to musimy mówić czysto językiem religii, natomiast nauka w jakimś sensie wysmyknęła się spod pewnego wspólnego udziału w tworzeniu bardziej całościowego obrazu świata. I wydaje mi się, że ważne jest, żeby również pokazywać te miejsca, w których nauka może wchodzić w dialog z wiarą, gdzie nauka może pokazywać, że choć sama w swoich wyjaśnieniach nie musi i nie odwołuje się do kwestii wiary, to jednak na gruncie nauki rodzą się pytania dużo bardziej poważne, dużo bardziej fundamentalne i na ich płaszczyźnie można szukać właśnie powiązań z wiarą, pytań o sens. Dlatego dzisiejszy mój wykład jest do pewnego stopnia wykładem również takim, powiedziałbym, apologetycznym, ponieważ będę się starał pokazać, w jakich punktach dzisiaj współcześnie najbardziej dochodzi do kolizji pomiędzy nauką i wiarą i jeszcze tym bardziej pokazać, że niektóre roszczenia nauki w sposób nieuprawniony wykorzystuje się do tego, by budować argumenty filozoficzne i teologiczne. I dla człowieka wiary to jest rzecz ważna, szczególnie jeżeli stanie w centrum chociażby Księga Rodzaju i pytania o to, jak Bóg stworzył świat, jak powstał człowiek. Ze strony religii mamy i Pisma Świętego mamy jedne odpowiedzi, ze strony nauki mamy inne odpowiedzi. I teraz jest pytanie, jak to wszystko połączyć. Ja będę chciał się dzisiaj zająć bardziej pewnymi kwestiami, próbami odpowiedzi na bardzo takie, powiedziałbym dzisiaj, no, zaognione dyskusje i pokazać, gdzie formowane są pewne odpowiedzi natury filozoficznej i teologicznej, które de facto nie mają swojego logicznego uzasadnienia. Są pewnymi nadinterpretacjami. Dlatego ten mój wykład dzisiaj, już sobie tylko go... Tak. Dzisiejszy tytuł, jak już było zapowiadane, czy nauka przeczy wierze? W pewnym sensie ten wykład ma swoją historię, ponieważ zostałem o niego poproszony przez kilka liceów w różnych miastach Polski, żeby właśnie młodzieży, która najbardziej w jakimś sensie jest stawiana dzisiaj na różnych rozdrożach, pokazać, gdzie mogą się pojawić problemy, pytania, które z ich strony, jako studiujących naukę, na pewno są interesujące, a z drugiej strony mogą gdzieś utrudniać im ich podróże na ścieżkach wiary. I dlatego ten wykład, czy nauka przeczy wierze, jak już powiedziałem, jest takim wykładem trochę apologetycznym. I być może jest to pewien chwyt medialny, ale żeby, że tak powiem, zaznaczyć nasze stanowisko, które będziemy chcieli tutaj przyjąć, od razu powiem, że nauka fundamentalnie i pryncypialnie wierze przeczyć nie może. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na kwestię z teologicznego punktu widzenia, to Bóg jest stwórcą wszechświata. Bóg jest stwórcą tego wszystkiego, co my jako naukowcy badamy. W związku z czym fundamentalnie tutaj żadnej sprzeczności być nie może, bo nie może być sprzeczności pomiędzy Bogiem, który stwarza, a światem, który stworzył. Dlatego tutaj ta najbardziej fundamentalnie patrząc, sprzeczność nie istnieje. Natomiast wszystkie tarcia i wszystkie iskrzenia, które obserwujemy, tak naprawdę pojawiają się na płaszczyźnie językowej. I będę chciał pokazać Państwu, w jakim sensie dzisiaj na tej, powiedzmy, estradzie różnych stanowisk te pytania powinniśmy traktować i w jaki sposób sobie radzić z różnymi problemami, które narastają na gruncie nauki. Tu był taki śmieszny obrazek. Aniołek podaje słuchawkę Panu Bogu i mówi: Panie Boże, ateiści do Ciebie. A Pan Bóg mówi: powiedz im, że mnie nie ma. Dobrze. I teraz
Będę chciał troszkę wprowadzić w specyfikę metody naukowej, a także specyfikę samego konfliktu, gdzie ten konflikt często powstaje. I to jest rzecz, którą też staram się bardzo mocno przekazywać katechetom, że jeżeli patrzymy na relacje, szczególnie na gruncie Pisma Świętego, na gruncie Księgi Rodzaju, bo to jest punkt szczególnych kontrowersji, które tutaj się rysują, że obraz świata, który nam generuje i pokazuje Pismo Święte, w zasadzie w pewnym sensie bardzo odbiega od tego, jak widzi świat współczesna nauka. I jeszcze tutaj drugi punkt dodałem, mówiący o tym, że metoda naukowa ma pewnego rodzaju agresywność. Zaraz powiem dokładnie, o co mi chodzi. Wszyscy oczywiście wiemy, że dzięki odkryciom naukowym bardzo wiele wiadomo, dzięki wielu teoriom współczesnym to, co w tej chwili tu się dzieje w tym kościele, czyli na przykład, że może być transmisja, to jest możliwe dzięki odkryciom nauki. Natomiast jest pewien sposób interpretowania nauki, który pokazuje jej szczególnie agresywny sposób. Czyli podejście tego typu, że nauka pozwoli na wyjaśnienie rzeczywistości w całej złożoności, włącznie z sensem jej istnienia, i Bóg stanie się jedynie zbędną hipotezą. To są takie bardzo mocno ateistyczne roszczenia i wydawało się, że na takim gruncie można naukę stosować do tego, żeby powiedzieć, że żadna transcendentna rzeczywistość, do żadnej transcendentnej rzeczywistości nie musimy się odwoływać, że Bóg ostatecznie stanie się zbędną hipotezą. To w filozofii nazywane było nurtem zwanym racjonalizmem, kiedy uważano, że umysł ludzki jest w stanie dostarczyć wyjaśnień, ostatecznych wyjaśnień rzeczywistości. Skąd się wszystko wzięło, dlaczego wszystko istnieje, dokąd wszystko zmierza i jaki wszystko ma sens. Ja tutaj ten wykład mam trochę wzbogacone, pewne wątki filozoficzne. Ja sobie pozwolę je do pewnego stopnia pominąć, bo one nie będą nam tutaj bardzo przydatne. Tutaj odwołałem się do deklaracji pozytywistycznej takiego znanego francuskiego filozofa Augusta Comte'a, który później przerodził się w ruch neopozytywistyczny na początku XX wieku, który właśnie był ruchem bardzo mocno nakierowanym przeciwko wierze i przeciwko teologii. I wiele interpretacji nauki, gdzie w nauce widzi się właśnie tego wroga religii, bierze się z deklaracji neopozytywistycznych koła wiedeńskiego. To był prąd w filozofii 30-40 latach XX wieku, w zasadzie traktujący wszelkie wypowiedzi metafizyczne, teologiczne, jako całkowicie bezsensowne. Tylko to miało sens, co jest bezpośrednio, empirycznie weryfikowalne. Dlatego wszelka metafizyka, wszelka teologia tym bardziej z punktu widzenia tejżeż doktryny była całkowicie bezsensowna. I w wielu środowiskach jeszcze do dzisiaj pozostaje pewne piętno neopozytywizmu, gdzie nauka wywołuje pewien lęk, że jeżeli za bardzo się zbliżymy ku nauce, to być może rzeczywiście jakiekolwiek roszczenia metafizyczne i teologiczne tym bardziej rzeczywiście będą bez sensu. Ale późniejsza dwudziestowieczna historia nauki pokazuje nam, że bez myślenia metafizycznego nauka de facto obejść się nie może. I jak Państwo przyjrzycie się chociażby procesowi powstawania ogólnej teorii względności Alberta Einsteina, to bardzo wyraźnie widać, że bez odwołania się do pewnych racji, które nie są natury empirycznej, ta teoria w ogóle nie mogłaby powstać. Dlatego sam Einstein był już przykładem tego myślenia w nauce, które zwracało uwagę na potrzebę metafizyki, że metafizyka jest w tym sensie, że bez metafizyki tak naprawdę nauka działać nie może. To by było, trzeba powiedzieć, długi wykład o samej filozofii fizyki Einsteina, natomiast on ewidentnie w formułowaniu ogólnej teorii względności odwołał się do kryteriów nieempirycznych,
chociażby do takiego kryterium jak prostota teorii, które oczywiście neopozytywiści uznaliby za bełkot pozbawiony sensu. Dobrze, i teraz nauka, jak Państwo dobrze wiecie, potrafi bardzo mocno promować swój sukces. I rzeczywiście, jak już powiedziałem, dzięki nauce bardzo wiele sukcesów osiągnęliśmy. Współczesne takie głośne osiągnięcia to być może dzisiaj w fizyce bardzo mocno eksploatowana kwestia kwantowej grawitacji, czyli jak połączyć mechanikę kwantową z teorią względności. Oczywiście później dochodzi do tego teoria ewolucji, sztuczna inteligencja, która dzisiaj nabiera coraz większego rozpędu. Właśnie niedawno się dowiedziałem, że można nawet do jakiegoś robota przez internet zadzwonić, nam wypracowanie napisze. W związku z czym te rzeczy się już dzieją na naszych oczach. Chociażby też ten czwarty dział, który tutaj zaznaczyłem, psychologia ewolucyjna, tłumacząca bardzo wiele aspektów antropologii, czyli tego, kim my jesteśmy jako ludzie. Można dzisiaj już ewolucyjnie wyjaśniać moralność, można pokazywać, w jaki sposób religia jest funkcją mózgu. Najróżniejsze rzeczy się dzisiaj robi. I tym bardziej w tym kontekście warto pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o antropologię, to dzisiaj będzie się przed nami rysował kolejny bardzo ważny i kto wie, czy nie dużo bardziej fundamentalny problem dialogu nauki i wiary. Jeżeli weźmiemy na serio wyniki badań nauk kognitywnych, czyli tych nauk, które mówią o naszym myśleniu, o naszym procesach poznawczych, o naszych zachowaniach, o tym, jak czy umysł to samo co mózg, czy to są dwie różne rzeczy, czy jedna. To są dyskusje, które dzisiaj bardzo obszernie się dzieją i one będą generowały dalsze ważne kierunki debat pomiędzy nauką a teologią. Tutaj zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz, na ile agresywna była metoda naukowa, ona sobie zawsze, powiem inaczej, wielu interpretatorów nauki i wierzących w taki absolutny jej absolutną siłę, nawet kusiło się o tworzenie takich tak zwanych absolutnych teorii wszystkiego, czyli to byłaby ostatecznie teoria, która potrafiłaby wyjaśnić całość sensu wszechświata, skąd się wszystko wzięło i tak naprawdę powiedzieć wtedy, że Bóg jest zbędną hipotezą. I teraz ja będę się chciał ten wykład troszeczkę też pokierować w takim, powiedzmy, aspekcie apologetycznym, czyli tego, jak wyjąć pewne argumenty przeciwko tezie teistycznej tym, którzy je głoszą. I będę chciał pokazać parę postaci, które prawdopodobnie wszyscy znamy i pokazać je od takiej strony, która wskaże na to, że to są dobrzy naukowcy, ale źli ateiści. Ja sam chętnie, tak jak mówię, może trochę przewrotnie zostanę ateistą, jeżeli ktoś mnie do tego przekona. Jeszcze się takim nie znalazł. Ale próby tych przekonywania właśnie z gruntu nauki, próby podważania tezy roszczeń teistycznych, dzisiaj widzieliśmy je w wielu odsłonach, za chwilkę do niej wrócę. I będę chciał o tych postaciach, które zaraz przybliżę, mówić właśnie w takim kluczu, jako o dobrych naukowcach i złych ateistach. Co będę przez to rozumiał? Będę rozumiał przez to, że to są ludzie, którzy wnieśli bardzo wiele do nauki, natomiast potem próbowali podejmować pewne interpretacje wyników nauki w takim kluczu, żeby podważyć słuszność tezy teistycznej, czyli podważyć słuszność argumentu za istnieniem Boga. I zaraz tym postaciom się przyjrzymy, natomiast o nich jeszcze raz powtórzę, będę mówił jako o dobrych naukowcach i złych ateistach. Złych ateistach w tym sensie, że będę chciał pokazać, że ich próby konstruowania dowodów przeciwko tezie teistycznej są logicznie wadliwe. Czyli w porządku, skonstruowali świetną naukę, ale z drugiej strony ich próby interpretacji już nauki w kwestiach bardziej filozoficzno-teologicznych są logicznie wadliwe. I dlatego taki ateizm uważam osobiście właśnie za zły. W związku z czym te postaci będą pokazywane w takim kluczu dobra nauka, zły ateizm.
Co to jest ateizm? To prawdopodobnie wszyscy jakieś wyczucie mamy tego, czym jest ateizm. Natomiast jeżeli weźmiemy taką typowo wikipediową definicję dla prostoty, to ateizm mówiłby, że to jest brak wiary w istnienie Boga, bóstw i w sił nadprzyrodzonych jako sprzecznych z rozumem i nienaukowych. I teraz zły ateizm, tak jak powiedziałem, byłby stanowiskiem, w którym rozumowanie prowadzące do wniosku o nieistnieniu Boga jest logicznie niesprawne. Czyli jest wadliwe. I to będę chciał Państwu dzisiaj przybliżyć. Trzy postaci, które wydaje mi się bardzo mocno odcisnęły się na opinii publicznej i których interpretacje nauki wzięto, czy których filozoficzne i teologiczne interpretacje nauki wzięto na serio. I one spowodowały mają spory rozgłos. Wszyscy z pewnością te postaci znamy. Nieżyjący już Stephen Hawking, oczywiście Richard Dawkins z wieloma pozycjami, o których za chwilę powiem, znany na rynku polskim, i współczesny amerykański kognitywista Daniel Dennett. O tych trzech postaciach będę chciał powiedzieć jako takich przykładach, gdzie rzeczywiście w sposób nieuprawniony próbowali ci myśliciele podważyć tezę teistyczną, czyli prowadzić dialog nauki wiary w takim kluczu, żeby zdyskredytować religię, zdyskredytować tezę teistyczną. To warto zobaczyć na przykładzie, jak to działa, dlatego te trzy postaci teraz pokrótce Państwu omówię. Będę musiał też pominąć wiele tutaj detali, bo zależnie od tego, do jakiego gremium ta prezentacja jest mówiona, to czasami tym szczegółem trzeba dozować. Natomiast według mojego klucza powiem słów parę o Stephenie Hawkingu jako o dobrym fizyku. Trzy rzeczy, które Hawking zrobił, doniosły dla fizyki. To są przede wszystkim twierdzenia o osobliwościach czasoprzestrzeni ogólnej teorii względności, opublikowane w roku 1970 wraz z żyjącym jeszcze Rogerem Penrose'em, który za badania nad czarnymi dziurami otrzymał w roku 2020 Nagrodę Nobla. Później Hawking jest autorem czegoś takiego jak promieniowanie czarnych dziur oraz znany model wszechświata bez brzegów, model Hartla Hawkinga. I tym modelem będę chciał się za chwilkę bardziej zająć. Z powodów, które wydaje mi się już trochę wyłuszczyłem, nie będę w stanie Państwu tutaj tych wszystkich slajdów dokładnie omówić. To wymaga pewnego bardziej szczegółowego wprowadzenia, ale do czego przywodzi nas Stephen Hawking w swoim myśleniu. Tutaj musimy się skupić na tym modelu Hartla Hawkinga, kiedy ci dwaj fizycy zaproponowali pewien całościowy model ewolucji wszechświata, w którym wydawało się, że można skutecznie pozbyć się początku. Czyli powiedzieć, że jak gdyby stworzenie może dziać się samo z siebie, że nie potrzebuje jakiejkolwiek nadprzyrodzonej interwencji. Czyli w tym momencie tutaj argument antyteistyczny szedłby w tym kierunku, że powiedzmy, że fizyka wyjaśnia problem stworzenia świata, a w związku z czym stwórca nam jest niepotrzebny. I tak ten model Hartla Hawkinga był interpretowany. Powiem w ten sposób, że z takim myśleniem też jest zawsze problem, ponieważ ono próbuje jak gdyby obalić pewien jeden aspekt istoty Boga jako stwórcy. Oczywiście Bóg jest nieskończenie większy. Nie możemy ograniczać jego myślenia tylko do myślenia o nim tylko do niego jako do stwórcy, ale właśnie często te argumenty w ten sposób działają, że starają się zanegować jakiś aspekt boskiej istoty i to jak gdyby przenieść na całość. Czyli tutaj popełniamy logiczny błąd negacji całości przez część. I dlatego Stephen Hawking, który będzie tłumaczył, że to, że jego model potrafi wyjaśnić początek wszechświata z niczego, świadczy o tym, że taki ktoś jak Bóg, stwórca z niczego nie istnieje, jest po prostu logicznie
niesprawne. Jeszcze jest drugi problem, ponieważ do tego, żeby wyjaśnić, w jaki sposób wszechświat może powstać z niczego, Hawking używa konkretnych praw fizyki. To nie jest tak, że to jest jakiś absolutnie metafizyczny przypadek stworzenia z niczego. On konstruuje pewien warunek matematyczny, który można interpretować jako nicość, ale to wszystko wynika z pewnych uprzednio działających już praw. W związku z tym możemy mu odrzucić pytanie i powiedzieć, no dobrze, ale w takim razie skąd się wzięły te prawa? I tutaj jak gdyby mamy argument przeciwko temu, że przeciwko tej interpretacji, która by głosiła, że taki model może negować Boga jako stwórcę. Bo pytanie jest, ale skąd się wzięły prawa, dzięki którym taki wszechświat mógł powstać? Więc to jest jak gdyby fundamentalny punkt, w którym możemy uderzyć w argumentację Hawkinga i powiedzieć, że jego interpretacja nauki jest nadinterpretacją i w pewnym sensie właśnie wręcz nadużywa autorytetu nauki. Teraz popatrzmy na Dawkinsa, to chyba najbardziej głośna postać. Zresztą na polskim rynku ukazało się wielu jego książek. Samolubny gen, ślepy zegarmistrz, czy chociażby Bóg urojony. Tutaj Dawkins jest mistrzem słowa i mistrzem opowiadania o różnych, wielu złożonych aspektach. Natomiast trzeba popatrzeć, dlaczego Dawkins jest najpierw dobrym naukowcem, oddać mu jego wkład, to co zrobił. Bardzo krótko tylko powiem, że ma osiągnięcia w obszarze biologii ewolucyjnej, teorii wyjaśniającej powstanie złożoności we wszechświecie, teoria samolubnego genu, czyli doboru naturalnego przebiegającego na poziomie genów i później memetyka, czyli stworzenie takiej koncepcji genu kulturowego, który pozwala na zastosowanie zasad darwinizmu w wyjaśnianiu i rozprzestrzenianiu się idei i zjawisk kulturowych. Natomiast tak jak Hawking próbował swoją argumentację prowadzić w kontekście zaawansowanej fizyki teoretycznej, tak w zasadzie Dawkins jest dużo bardziej głośny, ponieważ on robi to na gruncie teorii ewolucji. A teoria ewolucji dalej, jak nie trudno się przekonać, wywołuje również w dialogi z religią nadal wiele kontrowersji. I teraz w swojej książce Ślepy zegarmistrz Dawkins pisze tak. Przed Darwinem ateista mógł więc tylko powiedzieć ślad za Hume'em. David Hume to był znany filozof, szkocki filozof okresu oświecenia. Nie umiem wyjaśnić złożoności obiektów biologicznych, bo jak wiemy w teorii ewolucji chodzi o to, w jaki sposób naturalnie wyjaśnić tą złożoność życia w przyrodzie, jaką dzisiaj mamy. Więc teoria ewolucji generalnie będzie zakładała, że mamy narzędzie naukowe do tego, żeby wyjaśnić tak wielką złożoność form w przyrodzie, jaka dzisiaj w niej występuje. Jedną z największych form o największej złożoności jest oczywiście ludzki mózg. I Dawkins pisze dalej. Wiem tylko, że Bóg nie stanowi dobrego wyjaśnienia. Musimy więc poczekać w nadziei, że ktoś wpadnie na lepszy pomysł. Chociaż więc logicznie rzecz biorąc można było przed Darwinem być ateistą, dopiero Darwin sprawił, że ateizm jest w pełni satysfakcjonujący intelektualnie. I dlatego to, co zrobił Dawkins, jest również powiedzeniem, aha, my dzisiaj możemy wyjaśniać już w sposób naturalny, jak doszło do powstania tego poziomu złożoności, jaki mamy, w związku z czym Bóg jako stwórca tej złożoności jest nam już niepotrzebny i dlatego możemy się go spokojnie pozbyć. Może nie będę wchodził za bardzo w większe szczegóły, tylko powiem, do czego zmierza ogólnie argument Dawkinsa. W pewnym sensie jest to argument podobny do tego, który sformułował Hawking, czyli powiedzenie tego, że nauka może jak gdyby wyjaśnić już w tej chwili to, co było naturalnie, klasycznie przypisywane Bogu. No ale jeżeli mamy nawet wyjaśnienia złożoności w przyrodzie przy pomocy teorii ewolucji, to jak gdyby odrzucamy to samo pytanie. Mówimy, no w porządku, ewolucja doprowadziła do powstania nawet człowieka, ale pytanie, skąd się te prawa wzięły? Więc jak gdyby znów to jest ucięte pytanie, które jest jakby pytaniem dalszym.
I dlatego też warto pamiętać, że ta cała argumentacja Dawkinsa też jest niesprawna. Dobrze. Kolejna postać, która na rynku polskim też jest dosyć rozpoznawalna, szczególnie było wiele tłumaczeń jego książek. Daniel Dennett. Sam miałem osobiście go okazję spotkać w Krakowie kiedyś kilka lat temu. Przyjechał na wykład. Niesłychanie sympatyczna osoba, chyba najmniej zacietrzewiona przeciwko religii spośród tych trzech. Bardzo bystry i skuteczny obserwator świata. Natomiast też o pewnym takim, powiedzmy, zadęciu troszkę antyreligijnym, aczkolwiek z nim można racjonalnie polemizować. W czym nam się zasłużył w nauce Daniel Dennett? Jeżeli chodzi o zagadnienie wolnej woli, które też jest bardzo poważnym tematem wynikającym na niwie dzisiaj debaty nauki i wiary, jest on zwolennikiem tak zwanego kompatybilizmu, czyli koncepcji, według której można uzasadnić wolną wolę przy całkowicie deterministycznym mózgu. To jest, powiedzmy tak, w kapsułce podana treść tej koncepcji. Nie będę w tej chwili wchodził, mogę później, jakby się jakieś pytania zrodziły, na ten temat odpowiedzieć. Potem jest oczywiście cała kwestia świadomości. Nawet niedawno Copernicus Center Press wydał jego książkę właśnie o świadomości. Kolejny temat to jest moralność, w jaki sposób moralność może powstawać w wyniku adaptacji ewolucyjnych. Jest też kwestia religii, ponieważ Dennett dał początek czemuś takiemu jak naukowe badanie religii, czyli postawienie pytania, w jaki sposób możemy w sposób metodą naukową interesować się mechanizmami prowadzącymi do zachowań religijnych u człowieka. Dlatego, że główna jego teza była taka, że ponieważ religia jest zjawiskiem naturalnym, w związku z czym podpada pod metody badania naukowego. I to jest zupełnie teza niekontrowersyjna. My też tutaj przychodzimy do kościoła, załóżmy, też przejawiamy pewne zachowania religijne, to są zachowania, które, powiedzmy, manifestują się fizycznie, w związku z czym mamy prawo zgodnie z metodą nauki szukać jej uzasadnień naturalnych. To się nie kłóci zupełnie z prawdziwością czy fałszywością roszczeń religii. Natomiast Dennett zaczął trochę tak stawiać rzeczy na ostrzu noża, przede wszystkim pytając i stawiając ten problem, który wyakcentowałem tu w drugim punkcie, jak pogodzić wysoki koszt ewolucyjny religii z wydajnością wymaganą przez scenariusze ewolucyjne. I Dennett wykorzystał tutaj narzędzie wypracowane przez Dawkinsa, czyli pewnego genu kulturowego, czyli tak zwanego memu religii. I tutaj jest moment, kiedy jego głos, taki mocno interpretujący już te wyniki nauki, się odzywa. Dennett powie: idee są jak pasożyty, które infekują umysły i bardzo szybko się przenoszą. Człowiek udomowił dziki mem religii, tak samo jak udomowione zostały roślinne zwierzęta. I tutaj najbardziej chyba odważna teza: triumf memu religii objawia się w postaci religii zinstytucjonalizowanych. Czyli według Dennetta my byśmy byli tutaj właśnie w kościele, w zinstytucjonalizowanej formie religii, właśnie manifestacją triumfu memu religii, który czasami, jak nawet chyba Dawkins to mówił, zatruwa umysły małych dzieci. Więc tutaj jest bardzo mocna taka nuta, rzeczywiście uderzająca w sensowność roszczeń religijnych. I teraz trzeba tu umiejętnie umieć odpowiedzieć takiemu myślicielowi. Pierwsza rzecz to, jak już powiedziałem, nie ma jakiegoś powodu, aby przeczyć, że fenomen religii nie jest w jakiś sposób uwarunkowany biologicznie. Zresztą jest cały obszar dzisiaj badań zwanych religioznawstwem kognitywnym, gdzie pokazuje się, że mogą być pewne, że jeżeli chodzi o powstanie religii na gruncie czysto fizykalnym, biologicznym, to jest możliwe, że są pewne mechanizmy mentalne, które warunkują powstawanie zachowań religijnych. Trzeba też pamiętać, że człowiek był religijny bez objawienia, czyli zanim
przyszło chrześcijaństwo, zanim w ogóle mówiliśmy o jakimś formie objawienia, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie, człowiek był i tak organizmem religijnym. Religijność jest bardzo jednym z najbardziej popularnych ludzkich zachowań i tak nawet do dzisiaj w kwestii i współcześnie i w całej historii. W związku z czym fenomen religii jest czymś bardzo, bardzo powszechnym. Trzeba też pamiętać, że refleksji nad samym sobą człowiekowi zawsze towarzyszyła idea pewnego wyzwolenia, zbawienia. Dlatego jak się patrzy na badania religioznawców, to łatwo się przekonać o tym, że człowiek naturalnie ma wpisaną tendencję do poszukiwania pewnego innego stanu, do pewnego wyswobodzenia się. To jest jedna z bardzo fundamentalnych ustaleń w ogóle filozofii religii. Dlatego deprecjonowanie religii w taki brutalny sposób jest chyba, wydaje mi się, dosyć mało uprawnione. Dobrze, teraz będę już powoli zmierzał do końca, ale chciałem jeszcze, dyskutując tutaj tą kwestię relacji i pytania, czy nauka przeczy wierze, odnieść się do pewnego argumentu, który jest argumentem pokazującym nam, że de facto metodzie nauki powinniśmy wierzyć troszkę mniej, niż nam się to czasami próbuje tłumaczyć. Jest, jak wiemy, jednym z fundamentalnych narzędzi, jak nie najbardziej fundamentalnym narzędziem współczesnej fizyki jest matematyka. Zresztą bez matematyki byśmy w ogóle w fizyce teoretycznie żadnego postępu nie zrobili. Ale wydaje mi się, że ważne jest, żeby w jakimś sensie też bronić się przed taką, powiedzmy, agresją nauki, jest rozumienie samego ograniczenia jej metody. Rozumienie ograniczenia samej metody nauki, że matematyka nie jest czymś, co potrafi absolutnie wszystko wyjaśnić, że sama matematyka niesie w sobie pewne istotne ograniczenia. I to były potężne dyskusje na przełomie XIX i XX wieku dotyczące podstaw matematyki. Powstał tak zwany program Davida Hilberta, to był jeden z czołowych matematyków niemieckich przełomu XIX-XX wieku, który usiłował skonstruować, pokazać podstawę matematyki, że ona jest jakby całkowicie wolna od sprzeczności. I to, ten jego program całkowicie poniósł fiasko w wyniku udowodnienia w roku 1931 przez austriackiego logika Kurta Gödla tzw. twierdzeń limitacyjnych. Ja w tej chwili nie będę wchodził w to, co te twierdzenia znaczą, ale pokazują one mniej więcej tyle, że używanie matematyki w takim, powiedzmy, zapisie aksjomatycznym, czyli jak gdyby w najbardziej formalnej jej postaci, napotyka na bardzo istotne ograniczenia, że powiem tylko to bardzo krótko, że dowodliwość w matematyce jest czymś słabszym niż prawdziwość, że prawda jest czymś głębszym niż to, że w matematyce możemy dowodzić. Mniej więcej to jest taki poziom filozoficzny wydźwięk tych twierdzeń Gödla, czyli jak gdyby rzeczywistość jest sobie sama głębsza niż może to odkryć matematyka. W związku z czym trzeba pamiętać, żeby też bronić się przed taką aurą hegemonii matematyki i fizyki za nią idącej i nauki, że sama metoda posiada w sobie istotne ograniczenia. Również jest argument z historii nauki, a mianowicie taki, że o ile historia fizyki pokazuje nam, że mamy postęp polegający na formułowaniu coraz to nowszych teorii ogarniających coraz większy obszar rzeczywistości wszechświata, to jednak powstawanie nowych teorii nigdy nie kończy wysiłku naukowego. Przeciwnie, każda nowa teoria, nowo odkryta, pokazuje swoje ograniczenia. I takie ograniczenia na przykład wykryto chociażby za pomocą tego twierdzenia, o którego mówiłem w przypadku ogólnej teorii względności, czyli też sama, wydawałoby się, doskonała teoria Einsteina też posiada swoje
słabe strony, czyli wskazuje na to, że trzeba szukać dalej, że na pewne pytania odpowiedzi nie ma. I chyba był to właśnie Albert Einstein, który pokazywał taki obraz, że nauka, jak gdyby naukę można zobrazować jako takie, jako taki okrąg, który cały czas poszerza swój, swój promień, ale w momencie, czyli coraz więcej wiemy, ale wraz z poszerzaniem się promienia, czyli powierzchni tego okręgu, również poszerza się jego obwód. To znaczy, że promień naszej niewiedzy jest też coraz większy. W związku z czym raczej trzeba patrzeć na naukę jako na przedsięwzięcie, które cały czas będzie nas stawiało przed nowymi pytaniami, a raczej nie będzie takiej sytuacji, w której nauka dostarczy całkowicie wyjaśnień ostatecznych. Dlatego nawet patrząc na samą dynamikę rozwoju nauki, raczej widzimy, że ona z każdym momentem swojego postępu otwiera coraz to nowe pytania, zamiast je skutecznie zamykać. Chociażby dzisiaj, tak jak już powiedziałem, jednym z wielkich pytań jest kwestia połączenia mechaniki kwantowej z grawitacją. Wydawało się, że już wszystko jest jasne, ale okazuje się, że dzisiaj potężnym problemem jest pokazanie, jak te dwie teorie ze sobą współpracują i czy można znaleźć formalizm, który pozwoli je połączyć. To jest bardzo wielkie wyzwanie dla naukowców. Dlatego raczej nauka też kieruje nas w kierunku tajemnicy. Nie jest tak, że się zamyka, ale każdy nowy krok w nauce generuje coraz to więcej znaków zapytania. Dobrze, ja będę już podsumowywał, bo chyba dość było opowieści. Powiem tak, że my z natury jesteśmy przygotowani i tak ukształtowani, że poszukujemy jakiegoś całościowego zrozumienia przyrody. To jest nasz naturalna dążność naszego ludzkiego umysłu. I trzeba pamiętać, że nauka, tak jak powiedziałem, posuwa się do przodu, ale na swojej drodze coraz to nowszych odkryć stawia coraz to większe pytajniki. I właśnie można powiedzieć tak, że to, że w nauce możemy znajdywać te odpowiedzi, jest podyktowane tym, że przyroda jako sam byt w sam sobie jest w jakimś sensie uporządkowany. I są pytania, na które nauka nigdy nie będzie w stanie odpowiedzieć, bo trzeba dopiero szerszej perspektywy, żeby na te pytania znaleźć odpowiedzi. To są pytania chociażby już postawione przez znanego filozofa niemieckiego Leibniza, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Czyli jest pytanie z wnętrza nauki, na które nie możemy znaleźć odpowiedzi. Potem pytanie, które sam Einstein postawił, co należy rozumieć przez to, że, czy inaczej mówiąc, że z wnętrza nauki nie potrafimy wyjaśnić zrozumiałości wszechświata. Einstein powiedział, że tak, najbardziej niezrozumiałą rzeczą z wnętrza nauki jest to, że wszechświat jest zrozumiały. Czyli po to, żeby udzielić tych bardziej, odpowiedzi bardziej na te większe pytania, które wykraczają poza obręb samej metody naukowej, musimy się jak gdyby perspektywy poszerzyć. I tutaj na koniec posłużę się jedną, powiedzmy, z takich ważnych gałęzi, ważnych obszarów myśli księdza profesora Michała Hellera, którego zresztą jestem uczniem. Ksiądz Michał Heller powiedział właśnie, że racjonalność naukowa nie jest tym, co całkowicie określa sens wszystkiego. I ksiądz Heller ma taką koncepcję zwanej teologii nauki. Na czym to polega? Polega to na tym, żeby w całości ocenić fenomen nauki, musimy jak gdyby popatrzeć na fenomen nauki z perspektywy, która widzi szerzej. Czyli jeżeli oczywiście się zgodzimy na prawidłowość twierdzeń teistycznych, no to musimy na fenomen nauki popatrzeć z perspektywy teologicznej. I dopiero kiedy popatrzymy z takiej perspektywy, będziemy w stanie powiedzieć, udzielić odpowiedzi, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Będziemy w stanie odpowiedzieć na to, dlaczego przyroda
jest tak, a nie inaczej uporządkowana. Te pytania z wnętrza nauki nie mają swoich odpowiedzi. Dopiero trzeba wyjść poza fenomen nauki, poza metodę naukową i popatrzeć na nią z perspektywy szerszej. I tą perspektywę oczywiście przy akceptacji twierdzeń teistycznych zapewnia coś takiego jak teologia nauki, który na fenomen nauki patrzy szerzej. Ja bym powiedział w ten sposób, no, może już kończąc, że wracając trochę do tego, co powiedziałem na początku, że problem teologii i nauki, relacji między teologią a nauką nie jest problemem fundamentalnym. On tkwi na płaszczyźnie językowej, jeżeli pewien obraz potraktujemy jako obraz ostateczny. I osobiście jestem przekonany, że do konfliktu między nauką a religią, nauką, wiarą, nauką, teologią, ja trochę nie rozróżniałem tych pojęć tutaj, dochodzi wtedy, kiedy każda ze stron absolutyzuje to, co absolutne nie jest. Jeszcze raz powtórzę, że do konfliktu nauka i wiara dochodzi najczęściej wtedy, kiedy któraś ze stron absolutyzuje to, co absolutne nie jest. To szczególnie uwidoczniło się chociażby w przypadku konfliktu i sprawy Galileusza, kiedy Galileusz popadł w konflikt właśnie bardzo odważnie, promując teorię kopernikańską. Natomiast Urząd Nauczycielski Kościoła był bardzo przywiązany do pewnego biblijnego sposobu patrzenia na świat. I w momencie, kiedy Galileusz bardzo odważnie głosił tezy kopernikańskie, a dzisiaj mówimy o Koperniku, no to wówczas Urząd Nauczycielski Kościoła nie był gotowy na to, by odstąpić od biblijnego obrazu, biblijnej wizji świata i zaakceptować to, że kwestia tego, jak wygląda świat, nie jest kwestią teologii, tylko jest kwestią nauk szczegółowych. Dlatego Galileusz w pewnym momencie słusznie powiedział, że Biblia jest od tego, żeby nam powiedzieć o tym, jak się idzie do nieba, a nie o tym, jak obraca się wszechświat. Dlatego wydaje mi się, że podejmując te zagadnienia na pograniczu nauki i wiary, musimy być szczególnie uwrażliwieni na to, co jest domeną nauki, a co jest domeną teologii. Jeżeli będziemy mieszać te porządki, to wówczas zawsze dojdzie do pewnego rodzaju starć i sprzeczności. Także sprawa jest otwarta, dyskusji nadal jest bardzo wiele. One się, sądzę, zintensyfikują, jeżeli dojdą do tego osiągnięcia nauk kognitywnych, ale tym niemniej my musimy, wydaje mi się, cały czas być otwarci na to, żeby umieć widzieć, gdzie te obie dyscypliny mają swoje odpowiednie obszary metodologii. I do metody nauki przynależy badanie świata, do metody teologii przynależy badanie objawienia. Nie możemy tych dwóch rzeczy mieszać. I wydaje mi się, że konfliktu nauki i wiary można wtedy unikać, kiedy nie będziemy absolutyzować tego, co absolutne nie jest. Także ja na tym zakończę. Bardzo dziękuję za uwagę. Sądzę, że możemy przed mszą świętą jeszcze wziąć jedno albo dwa pytania. Natomiast po mszy świętej, o ile wiem, jest jakaś opcja dalej na krótkie spotkanie, jeżeli by dalej pytania były. Książkę o teologii ewolucyjnej również można nabyć. To jest książka, którą opublikowałem wraz z moim kolegą, współautorem w grudniu. To jest właśnie próba jak gdyby opowiedzenia o teologii w momencie, kiedy zaakceptujemy dynamiczny, ewolucyjny obraz świata. Czyli jak gdyby taka bardzo fundamentalna próba już potraktowania wyników nauki na serio i postawienia sobie pytania o tym, jak wtedy będzie wyglądała teologia. Także ta książka, o ile wiem, jest do nabycia. Pewnie gdzieś stolik, gdzieś tam pewnie z tyłu jest, to tam Pan pokazuje, więc pewnie po mszy zapraszamy. Natomiast teraz, jeżeli by jakieś były krótkie parę pytań, to zapraszamy jeszcze przed mszą świętą. Mam takie krótkie pytanie. Tak. Czy ma ksiądz taki ulubiony odcinek, gdzie nauka potwierdza Boga? W tym sensie jako fizyk i chemik, na przykład Całun Turyński, czy liczne
Ja bym był bardzo ostrożny, znaczy ja powiem tak, ja bym był bardzo ostrożny w próbowaniu konstruowania dowodów na to, że Pan Bóg istnieje z wnętrza nauki. Nauka nie jest przedsięwzięciem, które widzi, powiedzmy, Boga jako sprawcę tego, co się dzieje. Nauka wyjaśnia rzeczy przy pomocy, nauka wyjaśnia świat poprzez świat. W związku z czym w samych wyjaśnieniach naukowych sądzę, że tak powiem, kwestia nadprzyrodzoności się nie pojawia. Natomiast ona się pojawia gdzie indziej. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie Albert Einstein, który chociaż nie był człowiekiem wierzącym w naszym sensie chrześcijańskim, to jednak samo doświadczenie formułowania ogólnej teorii względności i harmonii, które równanie pola z sobą przedstawia, miał pewnego rodzaju doświadczenie religijne. Był, tak powiem, powstał pewien zachwyt nad porządkiem. Więc wydaje mi się, że idąc tą drogą, można w nauce właśnie odkrywać to, że prowadząc badania naukowe, jakkolwiek byśmy ich nie robili, to zawsze będziemy mieli do czynienia z odkrywaniem pewnego porządku, pewnej harmonii przyrody. Zresztą to jest jeszcze dawna grecka koncepcja, która uważała właśnie świat za twór harmonijny. W związku z czym mi się wydaje właśnie, że to, co naukowiec może wynieść w takim sensie szerszym z nauki, to jest właśnie doświadczenie harmonii i porządku. I to zawsze Einstein mocno podkreślał, że to doświadczenie było dla niego synonimem doświadczenia religijnego. Natomiast ja bym był ostrożny w próbie formułowania dowodów z wnętrza nauki za istnieniem Boga. Dziękuję. Ja chciałam zapytać, a jak nauka odnosi się do aspektu życia po śmierci? Są takie badania, bo są na pewno. I jakie tu jest stanowisko nauki? Bardzo pytanie, na którym moglibyśmy pewnie tu nie wyjść do rana. Z tym pytanie jest bardzo głębokie, bardzo zasadne i naprawdę niewiele na jego temat wiadomo. Pytanie jest de facto bardziej pytaniem teologicznym, bo to, co się dzieje z nami po śmierci, jest, powiedzmy, domeną teologii. Natomiast tutaj myślenie o tym, co będzie z nami po śmierci, jest mocno uzależnione od tego, jak sobie w ogóle wyobrażamy człowieka. Dlatego ja tutaj rozumiem, że każde zdanie, które wypowiem w tej chwili, będzie otwarciem problemu niż jego domknięciem. Natomiast ja osobiście jestem pod wrażeniem pewnej koncepcji śmierci, którą przedstawił znany niemiecki teolog Karl Rahner. Był jeden z bardzo takich wpływowych teologów XX wieku, również mający istotny wpływ na Sobór Watykański II. Mi jest trudno w tej chwili wchodzić w te kwestie, ale one bardzo dobrze się wiążą z tym, jak zaczynamy człowieka postrzegać z punktu widzenia nauk kognitywnych. Bo o co chodzi? Chodzi generalnie o to, że musimy w jakiś sposób być w stanie pokazać, że to, co przeżywa ludzką śmierć fizyczną, to przeżywa jego podmiotowość, czyli świadomość. I to, mi się wydaje, jeszcze na gruncie nauki jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Jakby coś takiego mogło się dziać? Czy to w ogóle można poddać badaniu naukowemu? Także pytanie jest fantastyczne, natomiast wydaje mi się, że tutaj cośkolwiek powiedział Rahner, ja nie chcę się wchodzić w tą teorię, bo to trzeba by znowu 15 minut wprowadzenia zrobić, ale on widział pewną możliwość mówienia o losie człowieka po śmierci fizycznej właśnie w takim kluczu, który by bardzo dobrze pasował z tym, jak dzisiaj człowieka widzą nauki kognitywne. Także pewnego rodzaju tutaj ruch mamy, natomiast jest to zbyt wcześnie, żeby formułować jakiekolwiek stanowcze rozstrzygnięcia. Ja mam takie pytanie. Jak tak? Ksiądz odpowiedziałby na zarzut, że człowiek wymyślił Boga, aby Bóg wytłumaczył, wyjaśnił to, czego nie potrafi wyjaśnić nauka, na przykład stworzenie. Dlaczego? Czyli pytanie jest jakie, jak to, czy możesz raz powtórzyć, bo słabo by było słychać.
Jak odpowiedzieć na zarzut, że to człowiek wymyślił Boga, żeby uzyskać wyjaśnienie tego, czego nie potrafi wyjaśnić nauka? Znaczy, na to pytanie padało wiele odpowiedzi. I one z reguły wiązały się z czymś takim, z tak zwaną dziurą w wiedzy. Bo jak Państwu mówiłem, nauka badając świat rozszerza swój, cały czas swój horyzont, ale zawsze pojawiają się na gruncie pracy naukowców pytania, które z wnętrza teorii, które na danym etapie posiadają, nie mają swoich odpowiedzi. Tak było na przykład z Newtonem. I dlatego Newton sobie, załóżmy, powiedział, że to, co jego teoria nie jest w stanie uchwycić, to jak gdyby w tej przyrodzie to dopełnia bezpośrednio Pan Bóg swoją interwencją. Dlatego w ten sposób rzeczywiście Boga wyobrażano sobie jako coś, co mogłoby być taką zbędną hipotezą. Człowiek sobie wymyślił po prostu Boga, żeby mieć odpowiedzi na pytania, na których nie potrafi odpowiedzieć nie potrafi. Natomiast jak ja bym odpowiedział na to pytanie, ja bym to pytanie odwrócił i powiedział, że Boga nie musimy szukać tam, gdzie nie mamy odpowiedzi, tylko Boga musimy szukać jako rację, dla której odpowiedzi możemy mieć. Czyli to, że przyroda jest uporządkowana, zawdzięczamy ostatecznie stwórczej działalności Boga. Czyli ja bym na to pytanie odpowiedział wprost, że człowiek wymyślił Boga, może się wydawać, że człowiek po prostu wymyślił Boga po to, żeby jakby zapchać dziury swojej niewiedzy, ale tak de facto to nie jest miejsce, gdzie Bóg jest. Bóg jest tam, gdzie przyroda jest uporządkowana. Bóg się jakby manifestuje w pewnym sensie przez porządek przyrody, czyli powiedziałbym, że, jeszcze raz powtórzę, że Bóg nie jest tam, gdzie nie mamy odpowiedzi, tylko Bóg jest tym, dzięki któremu mamy odpowiedzi na pytania, które stawiamy przyrodzie. Czyli odwróćmy to pytanie. Nie dlaczego, nie, Boga nie ma tam, gdzie brakuje nam odpowiedzi, ale Bóg warunkuje to, że odpowiedzi możemy otrzymać. Resztę pytań po mszy świętej. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi. Myślę, że oklaski się należą. Dziękuję serdecznie. Teraz przygotowanie do mszy świętej. Proszę o śpiew, a my za chwilę rozpoczniemy Eucharystię.